Tak. A, tylko żeby ci nie znać. Musi być dobrze zabezpieczony. Tak. Kiedyś ta dziewczyna i się rozsypało na towarki komórka. Może nisko nie, spaść i może się dobrze rozsypać. No, ale proszę się nie przyjmuj. No, mówi Barta, chodź, kupimy sobie. Może już stara zarabia. Kupimy sobie nowe, ładniejsze. Słuchaj, ja ci też powiem, im więcej się ma, to wtedy potem za grosze już dają. Można też, aby jak ktoś przedłuża umowę, to oni się strasznie cieszą. A. W tych firmach się cieszą, bo tak, T-Mobile ma więcej od tych, co mają w Orange. Każda firma. Czy konkurencja? Na przykład kurier mi coś niesie od tygodnia. Proszę ciebie, umowę nam do podpisania, że 3 telefony w jednym i nawet jeszcze będzie router na internet. I to będzie jeszcze taniej, będę płacić, ale coś tego kuriera nie widzę. Przyszedł jeden na dewizaż taki Brzeżniewu podobny. No. Ja go mówię, bo on będzie... Mówiłeś wczoraj, że jakiś jest Brzeżniewu podobny. Ja jest taki trochę sobotulą Brzeżniewa. Ale mówię, nie, to jednak nie, bo on się nosi, on taki już taki... No. Różnie chce mi nie powiedzieć, to zagarnę. Ale to tak się nosi, nosi. Ja nie chcę mówić, to jeszcze. Co tam tak stuka? A tam coś stuka. A puszek leży sobie na podłodze. I bardzo dobrze. Bo jest jemu już ciepło. Siadaj, siadaj. Ale śliczna pogoda. Aż się chce żyć. No pewnie, że się chce żyć. To tam jest taki okropny dzień. Ja to na przykład ani tak słońce. Nigdzie nie chcę chodzić, ale jak pójdę, to pójdę na Wisłę i zawrócić nie mogę. Idę dalej. I ten puszek mi chciał zaciągnąć nie wiadomo gdzie. Ale muszę ten wodę odwiedzić, tego co mnie ładuje do windy na siłę. Bo to wrzeszczy do mnie, Ja ci coś powiem, ja to wolę bez tych schodów. Ja idę, znaczy, że ja idę po schodach. Ja chcę ominąć. A ty widocznie nie możesz, no bo wiesz. No bo nie lepiej chodzić po tych schodach z tamtej strony. Tak od Anny. Od Kukulewskiego. Ja wiem. Od Anny też, tylko ostatnio mi się tak cieszy. Tak, tak. Po tego budynku. Ale tak to już się tam nie będę pokazywał, bo mam nie wiem. Wiesz, takiego inwalidę tu mnie robię. Nie wiem, jak. No to chodź, nie przejmuj się. Inwalida. Żadne przestępstwo. Oczywiście, no. No może zdobyć serce, ale przecież oni przecież nie chcą mówić ci, że jesteś inwalidą. Nie chcą mówić ci, że jesteś starcem. Oni tylko tak pracują, że to jest psychologia. Oni nie chcą cię, wiesz, psychologicznie ładnie egzaltować, tylko coś, mówią brzydkie słowa jeszcze. Jest jak oni nic nie mają wiedzieć. Nie. Tu nie mogą cię pan wiedzieć. Nie wie pan nie wiedzieć. Ale pan się coś należy. Ale nie wiem, czy to jeszcze tak ładnie tak mówić, jakie pan ma inwalidztwo. Co to pan obchodzi? Właśnie, a jakby mi się coś należało. No. O, to pan żaden inwalidza nie wie. Ja tak miałem takie sytuacje, pan to daje. Tak. Ja mówię, no nie wiem, ja mam. No, naprawdę, proszę pana, ci sami bramkarze, ja ci nie gwarantuję, jakbyś jeszcze tak? Lata, nie chciałbym nawet wpuścić do windy tam z góry. Inwalidztwa będzie. Co to mam obchodzi? Ja tu nawet, ja tu się boję takich tematów. Ale jakiś taki pysty. No. Ja tak trochę zażartowałem, ale nic mnie nie kurwa. No. Ja mówię, wie pan, to tam pierwszy pan mnie zaprasza do mnie. No. A mi się ten chleb, potem jeszcze przyniosę, no to takie dwa jeszcze. Tak, ale pana koledzy to nie pęknie, a nic nie kurwa. Tak?
Nie, ja myślę, że mam jakiś nowy przepis, bo tam może mm-hmm. jakieś pytanie. Mm-hmm. Bo to nie jest powodem. Przedtem nie wiem, jak to było robione. I mówię, proszę, no, to jest dla matki z dzieckiem. Myślę, że to jest czekolada. Dla matki z dzieckiem nie ma. To nie jest ciastko, puszek, to jest chleb ciężki, ludzie kamieniołomy i rośliny no są. No, wszystkim przypominam. A jak ten Cholerkowski pracował w rośliny kamieniołomy na wsiu, to chyba na śniadanie taki chleb dostał. No. Ale to ciekawi byli ci ludzie, którzy tam jeździli w XIX wieku do Polski. Był taki Sierakowski, Wacław Sierakowski. Miał jakieś piękne książki pisał. Tam się zapędzał na daleki wschód. A Sierakowski? Wacław Sierakowski. Wiesz, taki ja ci później tam zawsze Rosji pochodził, ale on się kochał tę Rosję. I nawet napisał taką książkę Honor Samuraja. Miłość Samuraja. Później inny Polak, Saliński, napisał taką książkę Ptaki powracają do snu. I to była książka o pięknych podróżach po Syberii. Ale powieść. I my też tu robimy coś związane z Rosją, ze Smolnym. To ciekawe, jak ten film wyjdzie. Bardzo ciekawa jest reakcja ludzi. A może oni nie zorientują się, co tam chodzi. Ciekawe, jak to miałem. Oj. I wiesz co? Że ten chleb to jest smaczny. Nawet sam. Bardzo smaczny. On jest... Naprawdę, puszek dał się oszukać, on myślał, że to jest murzynek. Leciaku. No. Taki wiesz. Taki stary. To można. Ja zobaczę, jak to smakuje. O, ja tu taką tackę wyjąłem, zobacz, taka fajna. Ja to mam jeszcze takie dwa chleby, ale tak. Mi się nie jechało bezpośrednio. Nie wiem, jak to stało, żeby było prawidłowo? To może tak. Dobrze siatki ze sobą nosić, bo jak nie ma siatki, to komu? To jest takie... Siatka to jest cudowne. Ten Dawidek, to on tak idzie, nie rozumie, że do domu trzeba coś potem przynieść, tam mieć siatkę. No jak się jest gdzieś, a on nic nie ma, siatki nie ma, czyli tragedia. Oni nawet ciekawe, że chętnie coś dadzą, tylko mówią, oczywiście. Czy pan coś ma z sobą, żeby na to pocenić? To jest takie coś do przygrzania. A, tutaj można to się przygrzać. No. To jest dobre. Bo to będzie tak mierzało. O tak troszeczkę przygrzać. To będzie tsunami. To będzie, wiesz. Komunizm. Właśnie. Oni takie dzieci starsze, jak komunizm, cały czas. Poczekaj. Pojedziesz do Białorusi. Na Białorusi. Albo na Ukrainę. A tam jest. Z którego brzeszcie. Tak, będziesz oceniać tego. Będzie tak. Tak, bo to same chodzą. Tam jedna taka dla tych ostrych jest.
A ja myślę, że jak ja się dowiedziałem w Wielkiej, to oni już tam wszystko spala się na mnie. Tak? A to jest to. Ale jak tak późno zadzwonili? Ginger. Okay. Ginger. Bo się tutaj trzy bloki śpiewa. Właśnie. A tam wszyscy dają breków. A Miro siedział jak zaklęty. Miro po prostu poszedł nie na ten wernisaż, co trzeba. Mógłby na inny, to bo tam były, wiesz, gdzieś tam wino było, a za dużo. A tamten projekt zachęty, to mówię ci, bo tam jest obok pani prawnik, za darmo, możesz pójść. To musisz pójść rano, się zapisać, imię, nazwisko i potem ona umawia na 14, na 12. I więc wiesz, wtedy przyjdziesz na dyskusję, jak masz coś o spadek, czy coś, nie wiem, cokolwiek. No. Także wiesz, masz o cokolwiek, to wtedy tam do niej się idzie na rozmowę. O. Nie, kochamy. To na razie to kapali prawnikiem jest taki superkiem. Do środka pomocy. Aha. No to przecież ma to jest. I się rozmawia. Cześć. My filmy kręcimy tutaj, nie zatruję. Ale to ja kręcę filmy, idzie taki straż, dwóch strażników. Ja mówię, o chyba nas zaraz. Ale tam jest fajna trawa, tam z tej krochowki, my tam stoimy oglądane Wisłę. Wspaniałe te terytoria. A tam jest taka filharmonia jest za drogą. No. No tam bardzo dużo imprez teraz, bo tam idzie mu na Wigilii. Co ty, suszy się robi na zimno. Na dole tam jest jedna na zimno, a my takie, wiesz, próbujemy. Suszy nie można na ciepło, to będzie ohyda. Tak? Ale wiesz, to zawsze, każdy ma inne ten, ale całkiem zimno to co by to było. Ja myślę, że zimno to jest ohyda. Ohyda, a jak się wyda? O, taka piosenka jej tam wrzuciła. Proszek, widzę, że tu jest. Słyszę, że słyszy się jego zimno. Ohyda, a jak się wyda? Ja widzę te rytuały. No mówi? Ja widzę te kulturowe rytuały. No właśnie. Każdy nosi coś innego. No bo to jest, suszy to jest, wiesz, potrawa japońska już jest to. Ale tak, oczywiście, że suszy się to daje na zimno. I z tym, na zimno, ale tam ludzie nie lubią tego jeść po i z tym krzanem. Tak. A już tam na to, żeby pałeczkami to jeść, wiesz. Kiedyś mi takie pałeczki dali. Tak. To była taka ludzie komedia, tam, wiesz, nie lubią w Polsce. Taka komedia była. Ludzie lubią bigosy tłuste, gorące. I mało, oni nie chcieli, żeby pałeczkami jeść. Mm-hmm. A więc te dwie pałeczki trzyma w jednej ręce. Tak. To strasznie się powie. O, chyba. A jak się... Mnie też ktoś o szklankę wali. No mnie też taki telefon. Co to jest ten sushi w ogóle, że... Słuchaj. Ludzie tak wariują na tym... Ja to mam taki smak, że tak. Zapiekam, przypiekam. Chleb lubię też podsuszony, to jest też sushi. Proszę ciebie, bo jaki taki. No ten jako trzeźwy jest, nie? Smaczny. Ten. Bo to jest z rodzynkami, rzeczywiście. Ja mam jeszcze takie dwa. A jeszcze mogę zobaczymy cię tego. O, nawet wspaniały, prosto z takiej tacy. No, także. Nie, ja nie chcę siadać, ja tylko myślę, no, czy. No. Ja, bo ja siadam śniadanie, czy ja jeszcze ja sobie coś. No? A my co zrobimy ja tak. Ja wiesz, tam przecież za wcześnie wstałem. A to są te placki dla ciebie zawijane na patelni. Ale ta żona była Rapickiego, Kamila Rapicka, no ona naprawdę kochała. Aha, to o kanapce. Ona nawet w tej operze to zobaczyła.
No wiesz, dla mnie opera to są takie dekoracje. Opera? A ona to Rysiaj, ma... siadaj, bo ja, wiesz... Do opery. A to nie do opery, tylko ja idę do komputera. Do opery też prawie komputer... Tylko Wyszkowi coś zrobię. Jest jeszcze ser, czy już nie tu ma? Jest, słuchaj, takie coś, to pokroj od... Aha, ale tego serka już nie macie. O, tu jest jeszcze jeden. Zrobimy się to. Aha, to dla ciebie. No, dziękuję. No i teraz tak. Każdy coś będzie miał. To nie o mnie chodzi, to chodzi o puszkę. O puszka chodzi, bo on puszę. Bez sera to w ogóle nie je. A już zużyliście ten drugi serek? Ja nie wiem, to on był tak właśnie tam. Ja chyba nawet nie zdążyłem go obejrzeć. Tak? Białego. Ale inny smaczny rzeczy. Mamy tu jeszcze. Nie, może on tam jest. To nie, to mówię ci, to puszka. A to już nie ma tego domu. Nie, może jest. Może tu. A może? Chyba nie ma. O. O, patrz jakie danie. O, masz, o. Ach, szkoda. Dobra, jaki orgaz. Co? Takiego organu. No, organ się organu. Się, to jest pierwszy raz na świecie słyszy gorące. Mhm. No, mam, tylko jeden puszek, bardzo to lubi, pokroić ją. Drobniutkie ten. Nie, dlatego że on nie może być lepiej trzeba, rozumiesz. Ale nie, ja mówię o tym placku, to jest zawijany placek. To nie jest placek żaden, tylko to jest... No, tak. Pani Majszczy. O, tak. O. Taki wiesz... A ja to rano to wiesz, ja nie jem, dopiero potem smoka się za nim. O takim Japończyku, co sushi robił. Mm-hmm. I tam ludzie wiele lat czekali i miliony płacili, żeby to sushi zjeść. Mm-hmm. To wszyscy się na tym pojawili. Mm-hmm. Szaleni od tego filmu. Mm-hmm. Tak się wyrodziło w filmie. Nie wiem, co oni tam widzieli. To jest bardzo dobre. Mówili, że to filozoficzne, o kondycji człowieka. No, ale muzyka była dobra. Filipa Glasa. No to, jakie mam podobania. Muszę ze znajomością uznać, że podobania. O, tu jest ten następny ser. Widzisz, Puszku wcale nie się nie zjadł. To jest cudowna. Tam wszystko można zjeścić. Nawet serek. Tak się zlał z tą lodówką, żeby lodówka nie zamówiła. Lodówka duża. Bo to dla Puszka jest końca. Lodówka jest dla Puszka czy serek? Serek oczywiście. Nie, no serek jest dla wszystkich. Tak, na to Rysia na Puszku. A gdzieś? Wczoraj tylko ja mam takie głupie zwyczaje, że lubię jeść widelce. A nie, a tu mam. Możesz jeść widelce. To jeszcze są te zabytki z kultury szlacheckiej. No. Dzisiaj już jesteśmy na etapie krzyżaków raczej. Rękowa nie wiem. O szkole, śmiesznie. A kupę zrobił, przepraszam. Może dziś połowę zrobił, bo tak nie, pytanie nie kicał. Puszku, powiedz kochany, czy to małeś aktu... Czyli to jest ten defekacji. Złamał, ja to cały czas skręcę i my to... Idzie dokonać aktu do defekacji. Połowę kupy zrobił. Nie mógł zrobić połowy. Ale to chodzi o to, że on w takim razie nie... Ja mu dam to, ale on nie może więcej tego naleśnika. Bo wiesz, jak się nie załatwił, to znaczy, że... Ale nie lewym jak nie jest. Nie, on się załatwi, że może być w ruchu na przykład. Ktoś do obierania warchewek. To już jest nawet smaczne, tylko dość specyficzne. A ten nie ma? Nie, ale tu jest to... Rozumie tą kulturową potrawę, kulturową nie ma raczek uwielbia obierać. Ostatnio to robił ziemniaki. To ja wolę wrzucić ryżny z kaszę, się gotuje, a on lubi obierać. Tak się męczyć jeszcze? Tak, i za dużo z nim nie gadać, bo
on zaraz powie, żeby, żeby jemu, wiesz, pomóc. Tak, to lepiej się... Tak, kochanie, ty mówimy, to najpierw dostaniesz marchewkę, bo trzeba zęby czyścić. Nie wiem, czy ty wiesz, czy dla dziecka obieranie ziemniaków może jakąś karą być od czasu dziecka, wiesz, nie wiem. Proszę, co ty taki smutny? Masz. Myślę, no, że, nic nie mówi. Myślę, że to jest... Otóż co ci jest? Że to jest naprawdę możliwe. Puszek siedział na barbakanie, wylegiwał się na słońcu. Na morku. Był na trawie. Oglądaliśmy na trawie to właśnie nie można, no ale już no, trudno. Ale byśmy stały. Ja wiem, bo wiesz co, on by nie wziął na kleszcze tych kroków. Aha, o to chodzi, o to. Tak, tak, on może kleszcze wyszedł. Zrebnia gorzej jak z człowieku, nie, bo to trzeba wszystko... Ja już do Arkadii dzisiaj. Audycja muzyczna, tylko kleszczowisko. W tej audycji kleszcze są dobre. No nawet jeżeli złapał kleszcza, to jak ja mu gdzieś zakroplę, to wiesz. Ale może nie robię. Zimno. Od podłoża. Wszystko zależy od Putina. I szła straż z góry. Proszę, tu jest dla ciebie jedzenie. Zobacz, czy byś chciał. To nie smuć się. To ten główny chodzi ulicami. Ja mnie poszło, gdzie tam będziemy iść, bo tam do centrum Warszawy. I on się gdzieś tam. Ale właściwie to te zjawisko Putina to jest bardzo ciekawe. Bo to panu pokazali właściwie, że dyktatura może być. Nawet w dzisiejszych czasach. A no właśnie. On sobie normalnie siedzi. Gdzie siedzi? Na tronie. Aha, że tak długo. Bo wiesz, ile on już siedzi, 18 lat. Na tyłku. No wiesz, on takie sztuczki robi, ale... A wiecie, gdzie była jego pierwsza praca? Jedno. W Smolnym Instytucie. A nie, to tego nie wiemy. Tak, wszyscy mówią, że w NRD był. Tak wiem. Chyba tam w Smolnym. Na wyjeździe w NRD. Wyleźnie czy gdzieś tam. Widzisz. To się oni postawili w tym Smolnym, bo tak ludzie musieli na polach ciężko pracować i cepem pobiegł. A tutaj sobie dogadali w tym instytucie, wiesz. No. A jak ile ludzi na świecie? Ale są pewne tajemnice, dlaczego akurat człowiek, który obalił Związek Radziecki, Jelcyn, nie diabłem. Właściwie kandydaturę dał własną Putina. Tak? No. To było z polecenia Jelcyna. To była niespodzianka na nowe tysiąclecie. Dokładnie było 1 stycznia 2000 roku. No u Ruskich to różne są niespodzianki, bo tam w tej szkole dzieci wymordowali, nie wiadomo kto to zrobił. Nie wiadomo kto to zrobił. Ile tam, 200 dzieci, 300 dzieci rozstrzelali, no to przecież to się puchnęło. Na tym, wtedy to tam, na Wiesłanie. Pamiętam. To kto to tak zrobił? Ale historycy mówią, że to była konieczność. No właśnie, że to pan Polak Putin dał. Że ten pijak tak rozpił Rosję, Jelcyn. Jakbyś był w Rosji, tak powiedział, to być kolejny redaktor. Jednocześnie obalił Związek Radziecki, ale rozpił ten... Koniec byłoby już po tobie. My to możemy mówić z punktu widzenia Polski i na Starówce tylko, bo tam przyrodni ludzie też by cię pochwycili. Ale słuchajcie, rotundę budują. To, że tak, ta rotunda, ona nie jest ładna, taka sama. Mi się wydawało, że ona będzie dużo większa, a taka sama, no to co? No to nic ciekawego. A nie zawsze. Ale może zbudują wyższe, nie? Ona już też już ma swoje ten tak, kształt. Taka sama. To nie lepiej byłoby zrobić podobną, ale inną. To wtedy by były jakieś przeżycia, jakieś wspomnienia też. Ale żeby coś nowego, bo nie to samo. Dwa razy do tej samej rzeki się nie chodzi. Nie, oczywiście. Z wielkie złudzenie. A kiedyś jak mi się śpiewało w cerkwi w Białymstoku, to mi się po jakimś czasie chciało tam wrócić, jechać. A teraz już mi się nie chce. Ja pamiętam. Ale mówię już dwa razy do tej samej rzeki. Na to widzę. Najlepszy przykład, że podobnież tak się mówi, że polski teatr telewizyjny to jeden z najlepszych teatrów telewizyjnych w ogóle na świecie. W latach 60. Polski teatr telewizyjny. Tak, ten teatr za Gomułki.
A teraz próbowano, kiedyś to wcześniej, próbowano ten teatr aktywować. Aha, zimę. Aha. No i co? Dokładnie to, co powiedziałeś. Dwa razy się nie wchodzi do tej samej rzeczy. Ale jak mi się było w Ciechanowie, wiesz, pedagogicznym studium technicznym, to pani polonistka Mędykowska kazała w poniedziałki oglądać teatr i opisywać. Opisywać. No to mi się tam te cztery razy, ja wiesz, to ja pamiętam. A potem... Jakim drżeniem serca oglądałem amerykańską... Teraz to by mi się rozpisało, bo ja mam opcję. A wtedy co innego w głowie było, wiesz. Williamsa, taka sztuka była amerykańska, szklana menażeria. Albo z jakim sercem oglądałem... Patrz, Puszek je, młodego Adama Kraszkiewicza, kiedy dziady w odcinkach dawały w teatrze telewizji. No, dziady Mickiewiczowskie. No, no, tak, no bo to jest to, co filozofowie mówią. To przecież masz przy uniwersytecie wystawę, czy tam jest filmowana. Tak, można zrobić, ale już nie te powietrze, nie te jedzenie, nie te państwo, no już wszystko jest inne. I ten teatr jakby w ogóle nie istnieje w pewnym sensie, społecznie. Gdzieś tam coś dają w poniedziałek, ale ani o tym nikt nie mówi, ani nie dyskutuje. A w poniedziałek, a w telewizji jest? No podobnie, że jest, tylko zasypany. No ale to jest, przepraszam, TVP teraz. Tak, tylko zasypany on jest różnymi serialami. A TVP to tutaj jest telewizja? Cały teatr, ten cały, tak, Pisowski. Ten cały teatr telewizji, to przypomina Pałac Kultury, cały otoczony tymi wieżowcami. No to wiesz, to aż się nie chce podejść. No a ci pisowcy skąd się wzięli? Kto to jest? Identification. No chętnie nie było. According to identification. Mohery. Co ty taki smutny? Kleszcie ugryz, czy co to jest? Nie, on był cały czas na tym ulicą. Ale on tak jak ogon tak trzymał w dół, to coś jest niedobrze. O, patrz, widzę seksu. Jaki ma sens jeszcze powtarzanie tych bardzo starych sztuk. Słuchaj, Puszek chciał iść w kierunku Starówki, tam do Śródmieścia. A ktoś do Placu Zamkowego. Tak, do Placu Zamkowego, do Kolumny Zygmunta. Ja mówię, Puszku. Obejrzeć. I tam mu tłumaczę i na rękę go biorę co jakiś czas. I nie chciał iść na schody, na górę, na tą to barwaka, tam gdzie pocztówki sprzedają. Ja mówię, zobacz, jak będziemy to filmy kręciły. I na rękę to poszedł tam dalej, ale on nie chciał tam iść. On chciał iść do Starówki i koniec. Ja mówię, Puszku. No kochanie. Chyba. Myślisz, że oni mają coś lepszego niż ty? Nie mają nic lepszego, to jest to samo. To samo. To samo. Tak, Puszek, dosłownie, tylko jakąś dziwną rzecz mi dałeś. Bo jedno było takie fajne. Puszku, nie jedno duże, drugie małe. Jedno było fajne, bo było sushi, aha. A drugie było chyba z rybą. A może sushi jest z rybą. Bo tam jest ze śledziem kawałek. A to jedno było bez, a drugie było... No bo sushi to są tak, to jest takich 12 albo 20 albo 50 kawałków każdej inny. Ale tu jeszcze przeprawy były, ale to jest na pół z nich jest no, rybny. Ale problemu nie mam, bo już prawie kończy. Jeszcze takie były. Dobrze. I to chcesz jeszcze tego no, jednego? Nie, to tak delikatnie sushi. Puszku, ale on nie pytał o sushi, on pytał czy chleb. A chleb. No, jeszcze tu mam. Takie ciastka, zobacz Puszku. Ja sobie już sam kroję, bo on taki gruby jest. Ja lubię chudziutko. Może ty już jadł. Ale myślę, że to jest murzynek. On jadł już. A! Ja lubię takie, jak ma to... Nie miej do mnie pretensji, jak ja mówię, że już jadłeś chleb. Ja lubię takie chleb. W stylu mapy. O, masz, które chcesz. O. A takie przypieczone dostaniesz. O. No i ty też chcesz sushi, Puszku? Małka chcesz? Masz, daj jemu trochę. Ja jemu dam. No, takie, o. Ja ci dam, Puszek, ale... Ty tego... No wątpię, żebyś ty to zjadł, ale... Ja rozumiem, że chcesz spróbować. Tylko on się zaklei tym ryżem i wiesz, kupa będzie za 4 dni. To ile tego ryżu? Tak? Masz. A poza tym wszystko jest zmienne. I to mi się... Wszystko jest zmienne. No nie chcesz, ja wiedziałam, że ty nie będziesz chciał. Najpierw mówili, że serial to jest takim gatunkiem... Puszeczku, zobacz, to ma murzynek, tak? Serial filmowy. Cały czas nam prawili, że serial filmowy to jest takie badziewie. A nagle się okazało,
że pojawiła się jakaś amerykańska wytwórnia Netflix i to potem jest sól ziemi. To, to są jakieś niesamowicie mądre filmy. A te surrealne. Czyli wszystko zaczyna być zmienne. Staje się zmienne. Teraz nawet wypada mówić, że się ogląda seriale, a nie ogląda się filmów. Dlatego lubię filmy na Wikubiach, bo on tworzy wielkie seriale. Na 5 minut. A kto jest pana Wikubiak? No ja, to wybitna reżyserka. Zwykła nowego poety. I nawet ma kontakty z Instytutem Smolnego. Ale trzeba będzie to jeszcze się... To jest tak jak w Białymstoku, w Centrum Kultury Prawosławnej. Tam jeden mówi, Maciuszka mówi, a kto to jest Sawa? Także udał, że nie wie, kto to jest Sawa. Ja mówię, no to zaraz Baciuszka, to jak weźmiemy do spowiedzi, to... Ale najlepszym cytatem jest... Tak lekceważąco? Chuj z chu. To jest słynne zdanie z filmu Antoniego. Taki gruby policjant się pyta tego studenta jednego... jak się nazywa? A on powiedział Karol Marx. A ten policjant mówi, że on nie wie, kto to jest. No. O, cieszysz się przecież. Jeden zakpił i drugi. Rzadko się zdarza, żeby film o takich korzeniach politycznych był tak dobrym filmem. To niby film fabularny, ale rzucony był na tło wydarzeń amerykańskich. I poszedł chce obejrzeć film. Wiesz, studentów zaburzeń w Stanach Zjednoczonych. My nie mamy takiego filmu o matce. O matce 68 roku, jak oni napis Antonioni. Słuchaj, jak pójdziesz do biblioteki, to mogą cię bez łaski wpuścić. Tam jest na temat 68 roku wystawa. Czekaj, ja zabiorę tu. Mogę mówić coś nie. Bo my tam mamy legitymację, wchodzimy. Ale tam idzie się na wernisaż, to muszą wpuścić, czy to boczną windą, czy na wprost. Muszą dać jakieś zaproszenie, czy boczną windą. Na przykład można powiedzieć, że się jedzie do Instytutu Austriackiego, to jest czytelnia. I wtedy oni mają obowiązek cię puścić. Było lepiej, bo było na co popatrzeć. I byś przerył, a to tu. A to tam. Ten Bóg ten może kochany, tylko trzeba się do niego przyzwyczaić. Jest in front of, bo chciałbyś wejść. To jest w ogóle takie pokoje, takie przytulne, nie, bo tam wszystko na korytarzach, co się dzieje. Wiesz, ten cały nawet Instytut Austriacki to jakieś stalowe schody, jakieś takie wygibasy. A tam dookoła są, tego ja dalej nie wiem. Później idą do domu, to te wszystkie książki leżą. No nie wiem, jakaś kontrolują, żeby nikt nie wyniósł. Wiem, gdzie leżą. Windą. To są gazety niektóre stare. Najlepiej jak jest jakiś spotkanie, to wtedy oni, o proszę. Ale ten instytut był fajniejszy, jak miał tę bibliotekę tam u siebie. A tak to takie, wiesz, tak jak do biura się tam wchodzi. No, można powiedzieć, że się przyszło wystawę oglądać, ale tak jakoś głupio, bo to w muzeum to co innego. A tu te urzędniczki tam, pan Bejk się przypatruje, tam ten pan Brod, taki też fajny, oni mnie tam trochę znają. Ale tak jakoś głupio jest. Jak była biblioteka, było lepiej. Jeszcze tą gazetę poczytać na nią. Słuchaj, tam jest, widzisz na lewo, półki, książki, biblioteka. Możesz czytać. Jak 9 dostanę wypłatę, dam ci dychę, pójdziesz, oni ci zrobią legitymację na 2 lata i będziesz mógł chodzić wtedy, kiedy chcesz. Na górę, wszędzie tam. Bierzesz książkę z półki, powiedzmy, prawda? Siadasz do stolika, tych 10 książek masz i czytasz je. Ja lubię zrobić zdjęcie,
waluty, bo wtedy wiadomo, wiesz, do jakiegoś filmiku o co chodzi, bo same litery. To... No to jest dobre akurat, bo ja mam, czytałem dużo książek, takich fabularnych, beletrystycznych i jeszcze by dzisiaj to zapominałem na przykład te nazwiska niektóre książek. Ale pamiętam te okładki wobec z tych czasów. I jakby były takie, wiesz, takie fotografie tych okładek, wtedy mogłem sobie wiele rzeczy przypomnieć. Ja to tak bardzo lubiłem bibliotekę taką otwartą. Były takie, później, ja też, późne lata 60. Wchodzi do takiej dzielnicowej biblioteki i normalnie pani mówi, proszę sobie wybrać. I chodziło się po tych półeczkach. Otwarte jak najbardziej. Oglądało się te okładki. O, podoba mi się. Wszystko jest otwarte.